4 sierpnia wspominamy błogosławionego Henryka Krzysztofika, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 22 marca 1908 roku we wsi Zachorzów, około 10 km od Opoczna, w rodzinie średnio zamożnych rolników. Po 6 klasach szkoły powszechnej w roku 1925 rozpoczął naukę w Kolegium Świętego Feliksa w Łomży, prowadzonym przez kapucynów. Wstąpił w ich szeregi w sierpniu 1927 roku w Nowym Mieście nad Pilicą, przyjmując imię Henryk i wkładając habit. Po złożeniu czasowych ślubów w roku 1928 przełożeni wysłali brata Henryka do seminarium w Holandii. Po 2 latach i ukończeniu studiów filozoficznych Henryk wysłany został w 1930 roku do Rzymu na studia teologiczne na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W Rzymie złożył też śluby wieczyste w 1931 roku, a 2 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Po zdobyciu tytułu licencjata w 1935 roku wrócił do Polski i zaczął pracę duszpasterską w Lublinie. Został wykładowcą w seminarium kapucyńskim. Wykładał teologię dogmatyczną, apologetykę i regułę zakonu. Niebawem został rektorem seminarium i wikariuszem w swoim lubelskim klasztorze. Często głosił kazania, spowiadał, obejmował duszpasterską opieką siostry zakonne, był poszukiwanym kierownikiem duchowym. W pamięci osób, które go znały, zachował się jako człowiek pełen ognia i miłości. Pod koniec roku 1939, wskutek II wojny światowej, z klasztoru zostali wyrzuceni posługujący w nim bracia z Holandii. Wyjechał też dotychczasowy gwardian, ojciec jezuit Wileman. Obowiązki gwardiana i rektora seminarium przejął ojciec Henryk. 25 stycznia 1940 roku gestapo w ramach akcji likwidacji lubelskiego duchowieństwa aresztowała kapucynów z lubelskiego klasztoru. 8 kapłanów i 15 kleryków uwięziono na Zamku Lubelskim. Tam ojciec Henryk zdołał zorganizować, dzięki kontaktom ze strażnikami, dodatkowe racje żywności. Pozyskał też hostie i wino. Dzięki temu w przepełnionej więziennej celi codziennie była odprawiana Eucharystia. Bracia gromadzili się wokół taboretu, który teraz pełnił rolę ołtarza, na którym zamiast kielicha stała zwykła szklanka. 18 czerwca 1940 roku ojciec Henryk i jego współbracia przewiezieni zostali do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, założonego na terenie byłej wioski olimpijskiej z 1936 roku. Stamtąd 14 grudnia 1940 roku wywieziono ich do Dachau, gdzie Niemcy zgromadzili tysiące polskich kapłanów. Ojciec Henryk otrzymał numer 22637. Umarł z głodu i wyczerpania 4 sierpnia 1942 roku. Jego ciało Niemcy spalili w obozowym krematorium. Potem już żaden z braci i kleryków kapucynów nie zginął w niemieckich obozach śmierci. Ojciec Henryk został beatyfikowany razem z 4 innymi kapucynami przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Henrykowi prezbiterowi i jego współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.